Gutek, przede wszystkim na początku gratuluję Ci tego, że przedłużyłeś kontrakt z Rakowem. Bardzo się cieszymy, że dalej będziesz występował w czerwono-niebieskich barwach. Kontrakt przedłużony na 2 lata. Czy to była taka prosta decyzja dla Ciebie, żeby ten kontrakt przedłużyć i dalej rozwijać się tutaj w Rakowie? Czy gdzieś tam chodziło Ci po głowie, może myślisz, żeby gdzieś zmienić drogę w swojej karierze? No, przede wszystkim też bardzo, bardzo się cieszę, że klub też chciał ze mną przedłużyć, bo tutaj nie jest to takie łatwe trafić tutaj do tego klubu. No i wiadomo, że nie zastanawiałem się długo i szybko podjąłem decyzję i wiem, że tutaj jeszcze urosnę jako piłkarz i na pewno jeszcze zdobędziemy jakiś tytuł i na pewno na to też patrzyłem i przede wszystkim, żeby grać i zdobywać bramki i pomagać drużynie. Jesteś tutaj w Rakowie już 1,5 roku. Jak oceniasz ten czas i czy tutaj przychodząc spodziewałeś się, że w tak krótkim czasie uda się tak wiele osiągnąć? No na pewno nie myślałem o tym, że zdobędziemy prawie można powiedzieć wszystko, ale nie myślałem o tym. No i na pewno to jest jakiś taki dodatkowy stymul, żeby jeszcze coś tutaj zdobyć i jest jeszcze do czego dążyć. Także mam nadzieję, że jeszcze wszystko jest przed nami i zrobimy tutaj jeszcze fajne emocje zdobędziemy i dla kibiców i dla nas też. W rundzie jesiennej przekroczyłeś liczbę 50 występów w Rakowie, zbliżasz się do 60, na koncie 19 bramek. Nie będę Cię pytał o podsumowanie tego dotychczasowego okresu w Twoim wykonaniu, ale czy jest może jakaś bramka, która najbardziej utkwiła w Twojej pamięci? No na pewno to będzie bramka z Rubinem, już kiedyś mówiłem o tym i będę chyba zawsze o tym mówił, bo ta bramka na pewno się na zawsze będę pamiętał. No i oczywiście te emocje, które wtedy przeżyliśmy razem z drużyną i ze wszystkimi, z całym sztabem. Także no, na pewno mam nadzieję, że jeszcze to będzie nie ostatnia taka ważna bramka i że będę jeszcze więcej pomagał drużynie. 1,5 roku to wcale nie jest tak długi okres, ale tak jak wspomniałem, bardzo dużo sukcesów w tym czasie na koncie Rakowa. Z Tobą w składzie jest jakiś moment, jakiś mecz, który właśnie najbardziej utkwił Ci w pamięci? Wcześniej pytałem o bramkę, teraz już taki moment typowo drużynowy. No ciężko tak jakiś jeden mecz wykreślić, który był naprawdę taki, że się zapamiętał. Dużo było takich sytuacji i najbardziej oczywiście to była ta Liga Konferencji, gdzie nie były to łatwe mecze, nie było ani jednego łatwego meczu i że tam w karnych wygraliśmy, to też było dużo emocji. Oczywiście puchar, super puchar i te wszystkie mecze są takie same warte i nie można jakiegoś z nich tam gdzieś postawić wyżej, gdzieś niżej, także wszystkie one są ważne i z każdego z nich trzeba cieszyć się z pełna i marzyć, żeby takie mecze grać. I ostatnie pytanie, jakie cele sobie stawiasz z Rakowem na najbliższe miesiące, no i tak naprawdę na te 2 lata? No, na najbliższe miesiące, no, czyli na ten sezon, to na pewno mistrzostwo chciałoby się osiągnąć, także dużo pracy przed nami, dużo pracy teraz wykonaliśmy i czekamy na te najbliższe mecze, i żeby dobrze zacząć i mam nadzieję, że powtórzymy taką samą jesień jak rok temu, tylko że właśnie bez tego pierwszego meczu, który wtedy przegraliśmy i żeby tylko tworzyć tą serię i iść mecz za meczem wygrywać. Dziękuję Ci bardzo. Raz jeszcze gratuluję przedłużenia tej umowy i życzę powodzenia w kolejnych meczach w koszulce w czerwono-niebieskich barwach. Ja również dziękuję i do zobaczenia na stadionie.